Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy piątek, 16 kwietnia, i naszą energią na dziś jest karta wisielca w pozycji odwróconej. I jeżeli chodzi o tą energię dnia, przede wszystkim widzę, żebyście dzisiaj zadbali o swoje myśli, o swoje uczucia, dlatego że niektórzy z nas mogą dzisiaj troszeczkę um, mieć stan, nic mi się nie chce, um, wolę odpocząć, to jest też jakby. Od Izolowanie się od ludzi i to wam dzisiaj może pomóc, właśnie odizolowanie się od niektórych osób, dlatego że w pozycji prostej wisielec mówi o jakby zatrzymaniu, tak, na spojrzeniu na wszystko z innej perspektywy. W tym położeniu wisielec jakby stoi normalnie, więc stoi na nogach więc tutaj jak najbardziej. Trzeba się zastanowić nad działaniami, które dzisiaj będziemy podejmować. Czyli dzisiaj nie podejmujcie jakichś pochopnych decyzji, warto się nad nimi zastanowić, bo dzisiejsza energia właśnie może nas wplątać w jakieś różne rzeczy, bo na szybko coś podejmiemy, albo niektóre sytuacje mogą wyglądać dla nas bardzo korzystnie, a takie w rzeczywistości nie będą. Przede wszystkim dzisiaj ta piątkowa energia właśnie tak nas nakłania i ściąga nas właśnie do odizolowania się od ludzi, o właśnie ucieczki. O ucieczce właśnie w świat wewnętrzny, skupieniu się na swoim wnętrzu, um, uciekaniu od wszystkiego, od wszystkich. Najchętniej byśmy, może, dzisiaj po prostu się położyli i spędzili ten dzień z, z dobrą książką w dłoni. I jak najbardziej ta energia temu sprzyja. I tak jak powiedziałam, wczoraj, um, wczoraj mieliśmy chyba dziesiątkę buław. Tak mi się wydaje, że właśnie piątkowa energia pewnie będzie o wiele lżejsza i taka jest, bo w, tym, w tej pozycji widzę to, że możemy właśnie sobie pozwolić na to odizolowanie się od ludzi i dobrze nam to zrobi, tak? W końcu też jakby dzięki temu spojrzymy na, spojrzymy na wszystko z innej perspektywy, ale nie tyle właśnie. Jakby będziemy chcieli rozwiązać jakieś problemy, tak jak w przypadku pozy prostej pozycji wisielca, to jest, że. Wstrzymujemy się przed działaniem, nic się nie rusza, my na to patrzymy i też niewiele możemy zrobić. W tej pozycji widzę, że wiele możemy zrobić w dniu dzisiejszym, natomiast my nie chcemy. My chcemy odpocząć, chcemy jakby zadbać o siebie, o swoje myśli i do tego właśnie ta energia skłania, że mimo tego, że będziemy mieć wiele możliwości dzisiaj, warto jest zadbać tylko i wyłącznie o siebie, o swoje uczucia i emocje o swoje najważniejsze sprawy o to, co jest dla Was najważniejsze. Więc dzisiejsza energia przede wszystkim wszystkim skupia się dzisiaj na nas samych, może nas właśnie dzisiaj ciągnąć do właśnie snu, do odpoczynku, do troszeczkę rozluźnienia, do lenistwa, może dzisiaj będziemy bardziej zamknięci na innych ludzi, ale też niektórzy z nas dzisiaj mogą mieć problemy właśnie ze zrozumieniem drugiej osoby, więc w jakichś waszych związkach tak nie tyle pojawią się jakieś konflikty, czy też właśnie w relacjach, znajomościach, co właśnie jakieś nieporozumienia, wy być, może, wy być może będziecie patrzeć na wszystko troszeczkę Inaczej i inaczej będziecie rozumieć słowa drugiej osoby, przez to też będziecie właśnie troszeczkę w takim zniechęceniu i będziecie woleli po prostu sobie mm, odpuścić te kontakty dzisiaj. Więc, jak, jak powiedziałem wcześniej, dzisiejsza energia sprzyja przede wszystkim skupieniu na samym sobie. I nic więcej tutaj nie dopowiem, co to oznacza w sferze materialnej, tak czy też w zdrowiu. Dzisiaj warto siebie zadbać i każdy z Was będzie wiedzieć, mm, czego dzisiaj potrzebuje. Dzisiaj słuchajcie swojej intuicji, postawcie Właśnie na samych siebie um, i nic takiego wielkiego nie oczekujcie od tego dnia, po prostu przeżyjcie go jak najlepiej sami dla siebie. I do wyboru macie przesłanie na dzień dzisiejszy. Po lewej stronie mamy grupę numer 1, po drugiej stronie mamy grupę numer 2. Jeżeli chodzi o przesłanie dla grupy numer 1, wy macie kartę, komu powinieneś wybaczyć. Gdy uwolnisz się od starych złości i uraz, zobaczysz, jak Twoje marzenia zaczynają się spełniać. Więc to jest przesłanie dla grupy numer 1 i dla grupy numer 2 mamy spłacone długi. Obciążenia z przeszłości oraz tendencje do zadłużania się zostały usunięte z Twojego życia. Więc dzisiaj tak naprawdę czeka nas przepiękny dzień. Troszeczkę możemy być senni, troszeczkę możemy być rozkojarzeni, i być może dzisiaj będziemy chcieli właśnie uciekać. Um, do swojego świata po prostu troszeczkę się odizolować i pamiętajcie, że nie ma w tym nic absolutnie złego, i nie ma też w tym nic złego, jeżeli kogoś nie zrozumiemy, jeżeli jakieś sytuacje nie będą dla nas jasne, czy też rozwiązania, bo z czasem te wszystkie rozwiązania dobre do nas przyjdą. Ja Wam życzę wspaniałego piątku i do zobaczenia już w poniedziałek, na kolejnej energii dnia. A dzisiaj jeszcze późniejszą porą, około 18,19 pojawi się film z wyborem karty, więc ja Wam życzę wszystkim. Co najpiękniejsze, i do poniedziałku.